Cześć, jestem Kuba, Datsun Europe i dzisiaj chciałem Wam przedstawić moją Mirindę, czyli pomarańczowego Datsuna 240Z w naszym wydaniu. Zapraszam na odcinek. Auto zostało zakupione 5 lat temu. Zupełnie przez przypadek od kolegi z Sacramento, czyli z Kalifornii ze Stanów Zjednoczonych. Jest to datsun 240Z z 73 roku miesiąca nie pamiętam, ale zaraz to zweryfikujemy. I co? No i miał to być samochód do upalania, bo to była karoseria, która nie do końca w tamtym czasie wyglądała na taką, którą chciałoby się doprowadzić do stanu, jaki widzimy w tej chwili. Ale w międzyczasie trafił się inny Datsun, do którego trafił silnik, który był w pomarańczowym na początku, czyli turbo 280ZX silnik. No i to auto zmieniło troszkę swoje przeznaczenie, miało być jednak ładnym samochodem, co chyba się udało. I zaczynał przechodzić szereg modyfikacji, o czym opowiemy za chwilę. Samochodzie, co przerobiłem, wszystko. Nie ma, nie ma miejsca w tym aucie, które nie, nie, nie zostało dotknięte. Karoseria, e, może zaczynając od, od zewnętrznych e, jego y, stylistycznych przeróbek, to jest usunięcie wlewu paliwa, coś co się rzuca na, pierwszy, na pierwszym planie, chociaż nie wszyscy to są w stanie zauważyć od razu. E, usunięte zostały rynienki chromy wokół drzwi. Y, nie ma wycieraczek, czego też nikt nie zauważa na pierwszy na pierwsze obejrzenie, przyjrzenie się samochodowi. No i tak na dobrą sprawę z takich dużych zmian to będzie chyba wszystko, na pewno o czymś zapomniałem, ale ale tutaj jak sobie przypomnę to to jeszcze wtrącę. Jeżeli chodzi o zawieszenie, tu jest wszystko też zmienione, Cały, całe wahacze CNC, mocowania, dyfra, wózka, wózek, całe mocowanie silnika zostało przerobione i też jest wszystko customowe. Silnik Rebello 3.1 litra stroker. Rebello to jest Legenda Datsunowa z lat 70-tych, która budowała silniki do motorsportu i robi to do dnia dzisiejszego. Mamy tutaj trzy gaźniki Mikuni 44, odbudowane przez kolegę z, też ze Stanów, Takasato. Mamy wydech Fujitsubo, zresztą tutaj na przebitkach na pewno zobaczycie, leży obok auta, gdyż jeszcze na ten moment nie został założony z racji utknięcia na cle. Ale już go mamy i, i za chwilę będzie, będzie na aucie. E, hamulce Willwood, felgi Watanabe, felgi kultowe od lat 60., produkowane w niezmienionej czystej formie. E, jesteśmy przedstawicielem tych felg na Europę w tej chwili jako jedyni oficjalnie, także, także taki smaczek. E, co my tu jeszcze mamy? Wnętrze do wnętrza przejdziemy za chwilę. Pod maską mamy. W sumie nie mamy nic. Wszystko zostało usunięte. Także, także jest totalny klinuk. Też na przebitkach na pewno teraz to widzicie. Są kable ale ich nie ma. A z racji tego że mamy auto zasilane gaźnikiem to totalnie nie potrzeba tych kabli dużo. Mam aparat zaponowy od z holenderskiej firmy 123 Ignition. Taki taki śmieszny smaczek też tutaj bo jest to aparat który możemy sterować przez Bluetooth. Czyli w aucie Aucie z epoki, z lat 70., możemy sobie stroić auto, które jest na gaźniku, czyli zmieniać krzywę zapłonu z telefonu. I jest też wbudowany autoalarm, czyli nie odpalimy samochodu bez naszego telefonu w pobliżu. Także, także fajna, fajna rzecz. E, zawieszenie gwintowane, regulowane, górne mocowania też zmienione, custom, robione bezpośrednio pod, pod nas, tak naprawdę, i, i, i jedyne w takim, w takim wydaniu. Chłodnica ze 13 wiatraki elektryczne, to jest dodatek, bo nie ma wiskozy. Co my tu jeszcze mamy? Trudno mi jest mówić, jak nie patrzę. Nie pamiętam. Pokrywa zaworów też jest w pełni, w pełni przerobiona i przebudowana. Odprowadzenie, że tak powiem, gazów jest zupełnie w innym miejscu. Mamy jeszcze z zewnątrz, mamy lusterka. O, to jest fajna rzecz. Lusterka nie na butnikach tym razem, mamy je na drzwiach i to są lusterka z Honda S2000, magnezowo-karbonowe. Też oczywiście z Ameryki, no bo u nas takich ładnych nie robią niestety. W środku mamy fotele Recaro, mamy zagłówki customowe, które tutaj zrobiliśmy z kolegą Zulu Kukim z Gdańska. Nasz taki autorski projekt, świetnie wyszły. Yy, oczywiście jeszcze wracając pod maskę mamy przewody zapłonowe, MSD, pomarańczowe, customowo robione na kolanie, że tak powiem. I mocowania też do tych przewodów z, tutaj z kolegą Zulu Kukim razem też wymyśliliśmy, robiliśmy i jeszcze projektował je też kolega yy, z Irlandii, który pracuje w M-Sporcie, w Fordzie, także taki śmieszny kolap nam się tutaj stworzył. Do wyprodukowania tych mocowań przewodów. I co jeszcze mogę powiedzieć? Powtarzam się. A, zegary. Zegary na desce rozdzielczej mamy speedhata customowe, Bo zamawiając takie zegary, możemy sobie dobrowolnie pod siebie zmodyfikować to, co mamy na tarczy, więc są z logotypem DTSN Europe. Mamy karbonowy tunel środ centralny środkowy. Deska oczywiście jest odnowiona. Kawałek deski pod szybie też jest, też jest karbonowe. Lampy tylne mamy dymione zupełnie inaczej niż wszyscy, bo zawsze są albo czerwonym, z czerwonym kierunkiem, albo z pomarańczowym europejsko-japońskie, a tutaj mamy wszystko przydymione. I obudowy karbonowe. No i co? Każda jedna śrubka, każdy jeden element tutaj jest Przebudowany, wymieniony i w ocynku także także no nie ma elementu, który nie został w tym aucie dotknięty, ruszony. Kolor, no, kolor, kolor. Miał być pomarańczowy, to by nie było innego wyjścia, bo mój pierwszy dacą, którego zbudowałem 9 lat temu, zacząłem budować, 7 lat temu skończyłem. E, też na przebitce na pewno w tej chwili, właśnie wlatuje, na ścianie, go mam namalowanego. To jest mój pierwszy pomarańcz, który jeździ w Bordowe Francji w tej chwili. Miał e, miało być pomarańczowe, tylko nie wiedziałem jakie. I zrobiliśmy z 20 sampli, różne były podejścia do trzywarstwowych kolorów, z Megane RS, z, z McLarena próbowaliśmy coś zrobić, ale nie udało nam się formuły dorwać i padło na Solida z palety RAL i wygląda moim zdaniem bardzo dobrze. Eee, tak, jeżeli chodzi o aspekty mechaniczne i, 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 i te, to, to czego nie widzimy na zdjęciach i na filmie, to mamy skrzynię z 14 ze sprzęgłem eee, trochę takim z, z, złożonym z S14 i z Datsuna. Dyfer mamy z Subaru WRX STI, bardzo krótkim przełożeniem 4, 44 na Torsenie. Yy, I tego mało, mało ludzi to wie, ale tak naprawdę to co mamy w najnowszym WRX STI, jeżeli chodzi o tylny dyfer, to jest R180 i obudowa tego dyfra od lat 60. tak naprawdę się nie zmieniła. Tylko bebechy w środku się zmieniały i wyjścia na flansze, ale łożyska uszczelniacze, wszystko jest to samo, obudowa dyfra jest taka sama, także to co było w Dacunie w latach 69, 78, no 75, to w STI z tyłu wisi do dzisiaj. I tak naprawdę taki dyferek sobie wieszamy z tyłu, wkładamy moje customowe flansze, żeby połączyć to z półosiami seryjnymi Datsuna i mamy nową, świeżą szperę. A jeszcze, przepraszam, mamy rollbara, tutaj też nasz autorski projekt. Przykręcany rollbar, który pasuje do karoserii jest 30 do 240 bądź 280, w zależności od modelu, ma inne stópki, ale, ale taką rzecz też produkujemy swoją. Kierownica jest oryginalna, choć tutaj na zdjęciach widzimy, że jest na ramionach, ma przetłoczenia, ale nie ma otworów. W roku 69 i 70 to były produkowane te kierownice, czyli to jest Series 1. No, to jest Auto z 73, czyli w zależności kogo pytamy: Series 2 albo Series 3. Bo, bo, bo każdy, że tak powiem, w Stanach, który zna się na tych autach mówi różnie. Eee, ja mówię, że to jest po prostu druga seria i od 71 drugiej połowy do końca produkcji 240Z była tak wyglądająca kierownica, czyli miała otwory, ta jest CD Słana, ale miałem akurat taką na półce odrestaurowaną i ona mi się najbardziej podoba z tych wszystkich, także jest tutaj na tym samochodzie. I jeszcze mamy jedną rzecz, o, jak już mówimy o kierownicy. Mamy wspomaganie, też tutaj nasz autorski polski projekt, elektryczne wspomaganie, połączony Toyota, z Toyota Yaris układ elektryczny z kolumną kierowniczą w Dacunie i sprawdzone jest to już w 15 bodajże samochodach, przejeździło tysiące kilometrów i działa w 100% fajnie, nie tracisz ducha auta, a jest zdecydowanie łatwiej, szczególnie mając szersze koła. A, jeszcze mamy, o tutaj, taki piękny, mały smaczek jak obudowy reflektorów z przodu yy, z chromem. E, to też jest reprodukcja, replika oryginałów, bo oryginałów już nie da się kupić. Można było to zamówić jako akcesorium w Japonii, e, w momencie, kiedy zamawiało się swoje auto. I kosztowało to, nie, nie pamiętam dokładnie ile w Jenach. Ale w tej chwili można, pojawia się na Yahoo aukcjach w stan, w Japonii, absurdalne kwoty osiągają te, te, te obudowy reflektorów oryginalne. To jest reprodukcja, jeden do jednego, tak jak, tak jak oryginał. Da się to kupić w Stanach, jest jedna firma, która to sprzedaje, i mamy też w Europie jednego producenta, który podjął się reprodukcji tego, zrobił tego 40 sztuk, bodajże, z czego kilka jeszcze leży na półce już więcej nie będzie, bo się niestety formy zepsuły. Układ hamulcowy też jest cały przebudowany. Chcąc iść w stronę klinuka pod maską, tak jak z przewodami elektrycznymi, tak samo zrobiliśmy z przewodami hamulcowymi. Idą wszystkie przewody nie tak jak w oryginale po grodzi, tylko wszystko idzie przez gruź bezpośrednio z serwa do kabiny. W kabinie są pod deską rozsiane po aucie i dopiero wchodzą bezpośrednio w nadkola, już prosto do kół. Także pod maską mamy tak naprawdę dwa przewody, które idą do grodzi. Pod układ kierowniczy, tam za kolumną, za wspomaganiem się, rozsiewają po całym samochodzie. Mamy, o, jeszcze mamy wyszerzki, tak zwane, w, w świecie chyba Volkswagenów mówią to banany, jeżeli dobrze kojarzę. Albo BMW? Nie znam tego świata. E, ale, ale mamy wyszerzenia, są to, są to repliki ZG japońskich z Nissana Fairlady Z432R. Tak jak wychodziły oryginalnie do wyścigowej wersji na japoński rynek, do tej limitowanej, krótkiej serii w latach 70. I mamy też wydech, który jest w układzie pionowych dwóch końcówek, właśnie to jest replika na wzór, właśnie Z432R. Tak samo. O. I to by było chyba na tyle. Problemy i kłopoty po drodze. Kłopoty, największym kłopotem był czas, bo od pomalowania karoserii do momentu zaczęcia składania samochodu, to auto przestało na wózku z dobre dwa lata pod ścianą. I w tym momencie, po dwóch latach, stwierdziłem: Dobra, to już jest ten moment. Udało się nabyć drogą kupna układ napędowy, czyli silnik. No, już jak był silnik, to już trzeba było zacząć to, to składać. I w tym momencie, od momentu, w tym momencie, od momentu, piękne, ee, padła, padło hasło, że wyróbmy się na Altrace w tym roku, czyli w 24. Po tym, jak dostałem zielone światło, że możemy się pojawić. Dostałem takiego mocnego kopa, żeby to zrobić i poświęciłem tak naprawdę 100% czasu, żeby to zrobić. Auto zostało poskładane pod maską, znalazłem kolejnych 30 miejsc, które nie pasują i, i, i trzeba poprawić. Czyli silnik wyjechał, pojechał na poprawki i od momentu pomalowania komory i kilku małych detali na zewnątrz w ciągu 10 dni, mało śpiąc, mało jedząc. Składałem to auto z pomocą tych kilku, kilku ludzi ee, dorywczo, i udało się to poskładać na tyle, żeby dzień przed wyjazdem mieć auto gotowe. Bez układu wydechowego, który przyszedł dopiero teraz. Ale kolektor wisiał, chociaż nie ten, co miał przyjść, bo tutaj muszę podziękować koledze Rejowi, gdyż e, pożyczył mi swój kolektor i, i dzięki temu mogłem sobie ten. Układ wydechowy, że tak powiem, złożyć, żeby wyglądało wszystko na w pełni jeżdżące i działające, ale, ale, ale takie nie było. I to się przyznaję bez bicia. Więcej kłopotów? Nie było kłopotów. No to, to, to tylko czas, tak naprawdę. No bo wszystkie części są na półce, wszystko leżało, jest z czego kraść części, <grym>, bo to, 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 wiadomo, w ferworze walki parę 240 stało na dworzu, czy obok gdzieś w garażu, i jak czegoś brakowało małego plastyczku, spinki, cokolwiek, no to się pożyczało z innego. Chociaż od tego auta większość rzeczy leży gdzieś w kartonach, ale przez te parę lat kartony zmieniały swoje miejsce kilka razy i nie wszystkie znalazłem, co się pewnie znajdzie za za, za chwilę, szukając czegoś innego jak zawsze. Więc zostały zapożyczone z innych pojazdów, odświeżone, odnowione. Jak potrzebowały, to były po prostu odszyte czy pospawane plastikiem i, i, i doprowadzone do, do, do 100% kondycji takiej jak być powinny i wylądowały na tym samochodzie. Także to jest składak z 20 Datsunów bym powiedział. o no. tych części po kartonach zawsze po różnych autach zostawało i, i najlepsze jakie się dało z tych wszystkich samochodów pościągać elementy wylądowały na tym samochodzie. Planem na przyszłość tym samolotem jest dokończyć go, jeżeli chodzi o moc, wystroić porządnie na takie parametry, jak, jak, jak wychodziły na tym silniku spod ręki pana, pana Dave'a Rebello, czyli powiedzmy na nasze 270 koni. W Stanach, w Stanach mówią około 290 ale to, to, są, to są amerykańskie konie, więc wiemy jak z nimi jest. 270 koni na 1000 kg z krótkim przełożeniem na dywsze 4-4 to, to i tak będzie zdecydowanie za dużo, więc, więc nie ma co wariować. Eee, no i co, no i pojeździć trochę po, po paru imprezach, pokazać to auto ludziom, bo podoba się to, to, to czemu nie i trzymać pod kocem. Oczywiście to podziękuję tutaj mojej szanownej małżonce. Zawsze się żoną dziękuję, gdyż wytrzymała ze mną przed, przed Altreisem eee, i przynosiła mi tutaj posiłki. Nie dała mi umrzeć w garażu. Eee, pomagała mi też dużo i. Oj, zapaliło się światełko, nie będzie psuło nic. Mm, możesz psyknąć prawy przełącznik na ścianie. O! Eee, to będzie tak, Natalka, dziękuję za wsparcie, duchowe i, i fizyczne. Krystianowi, eee, na pewno, który tutaj ze mną e, spędził sporo godzin wieczorami, żeby dokończyć ten projekt. Eee, Nozulu Kuki, dzięki za zagłówki i parę innych e tematów. Eee, ho, ho, ho. A, Adaś, Adaś Surfer, ale on tego no, nie zobaczy pewnie, bo on jest nieinternetowy to. To tak, ale też dziękuję bardzo za kilka pomysłów i, i, i przegadanych tematów, bo dzięki Tobie są lusterka, które są na tym aucie. A właśnie, o tych lusterkach mówiliśmy, mówiliśmy. Tak, dobra, już za dużo tych rzeczy. I tak naprawdę, no Rayowi już podziękowałem za kolektor i, i elementy układu wydechowego, co zdemontuję za chwilę i, i Ci odeślę, bo już mam swoje. I no i co? No i to by było chyba na tyle. A, wiem komu jeszcze podziękuję, tapicerowi. Tutaj taka cicha szara eminencja, która siedziała ze mną i te zagłówki szyła do trzeciej nad ranem, dwa dni przed imprezą. Także, także tak, tutaj e, Tomku bardzo dziękuję. E, I na pewno jeszcze nie raz posiedzimy do trzeciej nad ranem. Słuchajcie, no, jesteśmy u mnie w garażu, w, w głównej w tej chwili siedzibie New Europe której zajmujemy się budowaniem tych aut, czyli karoser jest 30 Datsuna, 240, 260 bądź 280Z. Z, Z to, jest, to jest to jest to, czym się zajmujemy, jak ta nasza piękna młodzież, która jest Z. <grywka> tak się pięknie koreluje. Słuchajcie, no, zapraszam na social media, Instagram Datsun Europe. Tam na mnie na bieżąco wrzucamy. Gdzie jesteśmy, gdzie będziemy, gdzie się będziemy pojawiać, co robimy. Niedługo może wypuścimy jakąś linię krótko, jakiś ciuchów, zobaczymy. Strictly sunowych i DM-owych, więc, więc, więc w tym temacie na pewno będą informacje. No a dlaczego tu jesteśmy i dzisiaj to nagrywamy? No, auto zostało zauważone ostatnio po dwa tygodnie temu trzy? O, no, powiedzmy trzy. Jak to oglądacie, to może z miesiąc temu. Na Altrejsie we Wrocławiu udało się zdobyć top 8, czyli weszliśmy do top 16 najlepszych aut na evencie, i tam jeszcze udało się w głosowaniu sędziów wygrać ze skalerem R34 GTR-em, bardzo fajnie zmodyfikowanym z Niemiec. I weszliśmy do, do, do ścisłej ósemki najlepszych projektów tej imprezy, co tak naprawdę rozwaliło mi głowę. I, i, I to strasznie się tego nie spodziewałem, bo chciałem po prostu tam być i pokazać auto szerszej publiczności, a że wpadła topka, to już w ogóle coś, coś, coś. Nie no, a miałem muzy w oczach. Jak się dowiedziałem o tym, i to takie mieszane z, z szczęścia z, z niedowierzaniem. I co? No i tak naprawdę, a w tej chwili jest konkurs Hot Wheelsa, chociaż nie zdążycie już zagłosować, bo zapewne się skończyło głosowanie, ale jest spora szansa, że to auto yy, będzie małym Hot Wheelsem. Małe szanse, bo jakby konkurencja jest strasznie mocna i duża, ale szanse są. No i co? Widzimy się na evencie. Zapraszam.